Cześć, zapraszam dzisiaj wszystkich na spotkanie w atelier Matej Kota. Dziś będzie o płaskorzeźbie w glinie. Płaskorzeźba, czyli obraz 3D, gdzie kształt i światłocień są najważniejsze. Zapraszam. Moi drodzy, wykonamy płaskorzeźbę w takim dość prostym materiale, jakim jest glina. Myślę, że dla każdego dostępna. Zwykła glina ceramiczna, szara. Są na rynku też gliny białe, samoutwardzalne, ale akurat tych nie polecałabym do płaskorzeźby. Przynajmniej do takiej, jaką chcę Wam wszystkim zaprezentować. Żeby to był obrazek 3D, musimy uformować prosty kształt, jakby taką bazę, podstawę. W moim wypadku myślę, że najlepszą będzie kwadrat. Metalowa szpachelka pomoże nam wygładzić i zimny metal nie powoduje zbyt szybkiego wysychania gliny pod ręką, przez to nie będzie się kruszyła. Moim motywem plastycznym będzie głowa Matej Kota. Najpierw musimy sobie obrysować ten motyw, żeby wiedzieć mniej więcej, jakie będą granice naszych kształtów. I zabieramy się do formowania. W płaskorzeźbie coś jest bardziej wysunięte do przodu, do widza, a coś jest bardziej wklęsłe. Nasz Matej Kot tutaj staje się coraz bardziej wyrazisty. No, nasz Matej Kot czasami tu dogląda i spróbuje kontrolować, co robię. No, co powiesz, Matejko? Jeśli nie mamy szpachelki, całkiem dobrym narzędziem jest po prostu metalowy nóż. Jakiś mały, ponieważ wielkim będzie nam niewygodnie pracować, albo po prostu uchwyt z łyżeczki. W naturze źrenica jest dziurą, więc możemy śmiało spróbować wyrzeźbić. Źrenicę jako dołek i też trzeba uważać, żeby
nie uformować tego aż do samego dna płaskorzeźby. I to by było na tyle. Zostawiamy taką pracę na parapecie w jakimś bardzo suchym miejscu. Będzie sobie spokojnie schła przez być może 2 tygodnie albo szybciej. Można ją potem pomalować, wyśrubować od tyłu otworek na gwóźdź. I mamy piękny obrazek w płaskorzeźbie. Zachęcam do takich artystycznych szaleństw, do szaleństw w glinie. Mam nadzieję, że będziecie mieć z tego frajdę. Proszę, komentujcie ten filmik. Pokazujcie swoje prace. Do zobaczenia na następnym spotkaniu. Cześć!